Apteka dla pacjenta – stop drożyźnie lekowej. Pod takim hasłem ruszyła kampania informacyjna polskich aptekarzy i właścicieli polskich sieci aptecznych. Jej celem jest pokazanie negatywnych skutków zmiany prawa farmaceutycznego wdrażanych przez rządzących ustawą o ubezpieczeniach eksportowych. Proces legislacyjny tej nowelizacji aktualnie procedowanej dość daleko odbiega od standardów pokazujących, jak proces legislacyjny powinien wyglądać. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, że te przepisy zostały jakby zaproponowane zupełnie nagle, bez jakiejkolwiek zapowiedzi. Nie było ich w projekcie ustawy pierwotnym. Nikt się nie spodziewał, że zostaną zaproponowane ich dodanie do tej właśnie ustawy. Czyli była to taka wrzutka poselska, można tak nazwać. Zostało to zgłoszone rzeczywiście przez jednego z posłów, a następnie poparte bardzo wyraźnie i zdecydowanie przez ministra. Natomiast to jest bardzo istotne, to projekt ustawy, do którego została ona wrzucona, to jest ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zatem ustawa w ogóle nie związana z ochroną zdrowia. Jeżeli chodzi o same zapisy tej nowelizacji, czy one budzą według pana jakieś kontrowersje? Znaczy tak, one zdecydowanie budzą bardzo duże kontrowersje, podobnie jak apteka dla aptekarza w 2017 roku. Z tego względu, że w dość istotny sposób ingerują w to, kto będzie mógł prowadzić apteki. To jest, co budzi największą kontrowersję w tej ustawie, a mianowicie to, że posługuje się ona po prostu zakazuje przyjmowania kontroli nad aptekami przez podmioty inne niż właśnie farmaceuci i spółki. Problem polega na tym, że pojęcie kontroli, mimo że jest zdefiniowane w ustawie o ochronie konkurencji konsumentów, to jest pojęciem bardzo nieostrym. I to, co budzi duże wątpliwości, to jak to pojęcie będzie stosowane w praktyce, czy nie będzie dostrzeżane. Były już takie przypadki w przeszłości, że za przejęcie kontroli uznawano nie tylko nabycie jakichś udziałów w spółce, czy uzyskanie większości głosów, ale również zawarcie określonych umów. Były sytuacje, w których podpisanie umowy franczyzy i kilku umów towarzyszących uznano za przejęcie kontroli. W praktyce wprowadzenie tego przepisu dzisiaj, który zakazuje przyjmowania kontroli, powoduje bardzo duży stopień niepewności prawa, ponieważ nie będzie wiadomo, jak to pojęcie kontroli będzie rozumiane, a mówimy o rynku, na którym działa ponad 10 tysięcy aptek, setki podmiotów prowadzących apteki i wszystkie te podmioty w tym momencie nie będą w stanie przewidzieć tego, co mogą ze swoją własnością zrobić, komu mogą na przykład sprzedać, czy mogą zawierać umowy franczyzowe, jeśli tak, to o jakiej treści. Już poprzednie regulacje, właśnie między innymi wspomniana apteka dla aptekarza, była powodem licznych sporów sądowych i wciąż tak naprawdę pełni jednolitego orzecznictwa i dotyczącego. Środowisko aptekarskie nie chce biernie przyglądać się niszczeniu polskich aptek. Nie możemy obojętnie przejść wobec tak szkodliwych zmian, mówią aptekarze. Ja jako farmaceutka, dla której najważniejsze jest dobro pacjenta, jestem szczerze zaniepokojona obecnie procedowanymi zmianami. Od wejścia w życie pierwszej ustawy apteka dla aptekarza w 2017 roku ilość aptek znacząco zmalała. Obecnie projektowana ustawa może ten proces jedynie przyspieszyć. Spadek ilości aptek to ograniczenie dostępności leków dla pacjentów, wzrost cen poprzez spadek konkurencyjności. Poza tym niepokój budzą też miejsca pracy. Likwidacja tysięcy aptek to likwidacja tysięcy miejsc pracy dla farmaceutów. Poza tym tempo wprowadzenia ustawy i brak konsultacji społecznej jest zastanawiające, komu ta ustawa ma służyć. No właśnie, nie było czasu nawet na konsultacje z aptekarzami tego projektu. Nie było tego czasu, dlatego my się czujemy zaskoczeni. Pani magister, czym ta nowa, procedowana właśnie w Sejmie, w Senacie ustawa zaskutkuje dla pacjentów? No dla pacjentów zaskutkuje przede wszystkim tym, że jeżeli będziemy zmniejszać ilość aptek, będziemy zwiększać odległości do aptek, to przede wszystkim ucierpi na tym pacjent, bo będzie miał utrudniony dostęp do leków. Szczególnie ucierpią na tym osoby starsze, osoby, które potrzebują mieć leki stałe i do leczenia stałego, mają choroby już przewlekłe i potrzebują jednak tą aptekę mieć jak najbardziej bliżej domu.
bo to jest zawsze atut i chcą mieć te leki dostępne w aptekach i przede wszystkim dostępne w odpowiednich cenach, tak? Jeżeli będzie mniej aptek, apteki będą zamykane, no to niestety nie będzie możliwości konkurencyjnych cen i na tym ucierpi przede wszystkim kieszenie pacjentów. Szczególnie w dobie teraz inflacji, no to pacjenci ucierpią przede wszystkim na tym, że te ceny leków będą dużo droższe. Hurtownie będą ustalały sobie swoje ceny i te ceny zakupu leków będą po prostu bardzo duże. I to wydaje mi się, że najbardziej porazi pacjentów, bo z dnia na dzień będą mieli taki wzrost cen i nie będą rozumieli, skąd się to wzięło, tak? No właśnie, czy pacjenci zdają sobie sprawę z tego, co się dzisiaj dzieje wokół tej ustawy? Wydaje mi się, że nie zdają sobie sprawy. Dla nich jest cała ustawa apteka dla aptekarza owiana, wydaje mi się, dużą tajemnicą i wydaje mi się, jakbyśmy zapytali osoby nawet stojące dzisiaj w naszej aptece w kolejce, to może jedna na 10 będzie w stanie powiedzieć w ogóle, co ta ustawa niesie i co ta ustawa ma służyć i komu ma przede wszystkim służyć. Więc wydaje mi się, że pacjenci sobie nie zdają sprawy, tym bardziej nie wiedzą, że teraz 14 lipca została już przegłosowana ta ustawa i zostało to zrobione tak powiedzmy po cichu, żeby nikt, że tak powiem, nie było to podane do wiadomości medialnej, więc jeżeli ktoś ogląda wiadomości wieczorne, to nie miał takiej informacji podanej, a działo się to jakby u nas w Sejmie, więc wydaje mi się, że przez to, że było to tak zrobione po cichu, no to też duże grono odbiorców, przede wszystkim pacjentów, nie zdaje sobie sprawy, jakby z czym to się będzie wiązało dla nich, a oni niestety oberwą rykoszetem, bo zawsze rozmawiają przy stole więksi, tak, a obrywają jednak na końcu ci, do których powinno to prawo być skierowane przede wszystkim. Na pewno ktoś na tym zyskuje, pytanie, czy tylko zyskujemy na tym faktycznie my jako grupa zawodowa i przede wszystkim pacjenci. Panie prezesie, jaki wpływ pana zdaniem na pacjentów, którzy są klientami aptek, będą miały obecnie wprowadzane zmiany w prawie dotyczącym właśnie funkcjonowania aptek? Więc no, teraz pytanie jest pierwsze, czy w ogóle te przepisy zostaną wprowadzone, ponieważ właśnie wracam z posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia, która te poprawki wrzucone do innej ustawy wycofała. W związku z tym no, pytanie, czy w ogóle czy będzie nad czym dyskutować. Natomiast cała sprawa polega na tym, że w ogóle ustawa dotycząca apteka, czy w nazwie apteka dla aptekarza, to jest w ogóle to jest nieporozumienie, jeśli chodzi o filozofię systemową. Ponieważ apteka winna być zgodnie z jej koronną funkcją, czyli dystrybucji leków i jako jeden z elementów systemu ochrony zdrowia powinna zapewniać funkcje społeczne, czyli powinna być nazwa apteka dla pacjenta, a nie dla aptekarza. Przepisy prawne, które są kierowane w kierunku korporacyjnym, zapewnienia interesu korporacyjnego, kłócą się z tym kierunkiem, który winien być w opracowaniu prawa dla rozwiązania systemów, problemów systemowych ochrony zdrowia, jak również zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. A drugi element, jeśli chodzi o tą ustawę, to jest kwestia sama procedowania. Tak ważna ustawa, jaką jest ustawa prawo farmaceutyczne, winna być procedowana w normalnym trybie rządowym. Dlaczego właśnie w taki sposób tak ważne zmiany są wprowadzane? Ja myślę, że to jest teraz, to jest to bardzo prosta odpowiedź. To jest koniec kadencji i wszyscy spieszą się, żeby te zmiany, które no, były zaplanowane, zostały jeszcze wprowadzone do porządku prawnego w tym ostatnim okresie. W związku z tym, no tak jak dzisiaj była sytuacja, Senacka Komisja Zdrowia rozpatrywała dzisiaj 6 ustaw. Proszę sobie wyobrazić, 6 ustaw po kolei w ciągu jednego dnia. Więc to są rzeczy, które są naprawdę no, niezrozumiałe i no jakim cudem może być odpowiednia jakość tworzonego prawa, jeśli w ten sposób to prawo jest stosowane, jest tworzone.